Cześć, jestem Ondarz i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale w ramach wiosennego maratonu. I jeszcze nim zaczniemy, mam dla Was kilka informacji. Pierwsza jest taka, że dziś wracam do szkoły i może to negatywnie wpłynąć na częstotliwość publikowania materiałów, jednakże nie zakładam, ponieważ wiecie, przez weekend to ja postaram się nagrać ze 3 filmy na zapas, więc w tym tygodniu zapewne pojawią się ze 3-4 materiały, czyli być może mojego powrotu do szkoły tak bardzo nie odczujecie. A jeżeli już mowa o informacjach, to mogę wam zatizować, że no już niedługo FNAF powraca. Patrzcie na kartę społeczność, bo tam będę informował, ale to ciii, na razie. A dzisiaj po raz drugi w tym roku przyjrzymy się waszym strasznym historiom w ramach kolejnego materiału z serii Straszne Historie Widzów. Moi drodzy, jeżeli chcecie, by kolejny materiał pojawił się już jutro, albo idę do szkoły, więc za 2 dni, to strzelcie pod tym filmem, załóżmy 1000 ocen pozytywnych, to kolejny film wlatuje już za 2 dni. Jeżeli jesteś nowy i jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj proszę ten kanał, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego. Pozostał nam jeszcze mniej więcej miesiąc, a jesteśmy coraz bliżej. Tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść strasznym historiom. Waszym strasznym historiom. Jeszcze nim zaczniemy, naprawdę zalaliście mnie swoimi historiami, więc niestety wybrać zaledwie 3 było mi naprawdę ciężko. Zatem jeżeli twoja historia się tutaj nie pojawiła, to bardzo przepraszam, być może pojawisz się w kolejnej części. Zwyczajnie napisz swoją historię w komentarzu. Bądź na kanale Straszne Historie Widzów na moim serwerze na Discordzie Kosmiczne Bagiety, serdecznie się nam zapraszam, albo wyślij mi ją mailowo. Tymczasem przejdźmy do konkretów, a zacznijmy od historii Pietry. Historia ta nie jest straszna, raczej tajemnicza. Wielu z was może uznać ją za zmyśloną, ale tak nie było. Gdy miałem około 8 lat, śniły mi się dziwne rzeczy, a dokładnie to jeden sen, który powracał co najmniej kilka razy. Nie oglądałem żadnych dziwnych filmów, strasznych czy tak zwanych zabijanek. Mówią, że we śnie można odreagować to, co widziało się za dnia, a w tym przypadku to nieprawda. W owym śnie pojawiła się dziwna postać, stojąca obok moich drzwi przy koszu na śmieci. Zawsze stała w tym samym miejscu, nie przypominam sobie jak wyglądała, pamiętam tylko, że była to raczej maszyna z długimi chwytakami w miejscu rąk. Kiedy się budziłem nad ranem, nie byłem ani spocony, ani nawet przestraszony. A to dziwne, bo miałem też sny, jak mnie porywa i znika gdzieś ze mną. Tak było do pewnego czasu. W końcu zobaczyłem, jak mnie rani i zabija. Nawet wtedy nie bałem się. W nocy nie budziłem. Nawet ranem wszystko pamiętałem, co do szczegółów. Pewnej nocy poszedłem tradycyjnie spać. O dziwo, snu nie było i kolejnej też. Parę nocy później znów wróciła ta postać i zdaje mi się, że śniła mi się ona albo kilka nocy pod rząd. Albo miałem takie nawroty co jakiś czas. Nie wiem, jak można to wyjaśnić. Zdarzenia, których się nie bałem, mimo że w nich ginąłem. A jednak nic za dnia nie widziałem strasznego. Nic nie miałem do odreagowania. Postać pojawiła się wiele razy. I jako najprawdopodobniej maszyna z długimi chwytaczkami. Pietra, bardzo dziękuję za napisanie historii. Naprawdę bardzo mnie zainteresowała i jest niezwykle dobra. I również cię pozdrawiam. A co wy o niej sądzicie? Napiszcie w komentarzach na dole. Teraz pora na historię, która została napisana na serwerze Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie serdecznie zapraszam. Jest to historia użytkownika o nicku Nightman7 i od razu zaznaczam, że nie jest prawdziwa. Jak wspomniał sam Nightman. Była godzina 22, może 23. Byłem w domu sam, oglądałem jakiś program, niestety nie pamiętam jaki. Po 30 minutach stało się coś dziwnego. Ekran telewizora zrobił się cały czarny. Później pokazywały się takie białe paski, takie jak czasami w twoich filmach. Usłyszałem też dźwięki podobne do glitchów.
Po około 5 sekundach pojawiło się intro niesamowitego świata Gumballa. Zdziwiłem się, bo jestem przekonany, że nie oglądałem Cartoon Network. Intro było trochę dziwne. Na początek był sam obraz, dopiero po sekundzie dźwięk. To było dziwne. Jak ktoś ogląda i zna intro, mogę przetłumaczyć. Kiedy Nicole, Gumball i Darwin tańczyli w kosmosie, dopiero było słychać muzykę z początku. Było to dziwne, lecz tytuł odcinka chyba bardziej. Brzmiał on Piekło. Odcinek zaczął się normalnie. Gumball i Darwin ścigali się na rowerach. Była ta charakterystyczna muzyka, klimat, wszystko jak zawsze. W pewnym momencie Darwin przewrócił się i wpadł pod samochód. To było straszne. Gumball podszedł do niego i zobaczył jego twarz. Blada, pokrwiona, bez gałek ocznych i z krwią lejącą się po urwanej nóżce bohatera. Wtedy się zżygałem. Potem Gumball pobiegł do domu ze łzami w oczach. Wtedy zrobiło się cięcie i ujrzałem rodzinę Watersonów na cmentarzu. Przy grobie, na którym było napisane "Spoczywaj w pokoju, Darwin Waterson 666 666". To było dziwne i zarazem straszne. Znowu było cięcie. Tym razem moim oczom ukazał się las. Lał tam deszcz, waliły pioruny, był tam też Gumball, trzymał w ręku linę. Od razu zatrzymałem seans, ponieważ ta scena skojarzyła mi się z odcinkiem z Żałoba. Wziąłem do ręki telefon i w Chrome wpisałem niesamowity świat Gumballa piekło. Nic mi nie wyskoczyło, więc wróciłem do oglądania, bo rozładowała mi się bateria. Wracając do odcinka, byłem przekonany, że Gumball się powiesił. Nie myliłem się. Powiesił się i wypowiedział ostatnie swoje słowa. Darwin, przyjacielu, kocham cię. I zamknął oczy. Potem pojawił się on w dziwnym miejscu. Jako, że jestem fanem Minecrafta, skojarzyło mi się ono z Netherem. Gumball spotkał tam Darwina, ale było coś nie tak. Darwin miał wyłupiaste czarne oczy i szeroki uśmiech z żółtymi, ostrymi jak brzytwy zębami. Wtedy odcinek dobiegł końca. Nightman, bardzo dziękuję za napisanie historii, bardzo mi się spodobała, a co wy o niej sądzicie, dajcie koniecznie znać w komentarzach na dole. A tymczasem, chodźmy dalej. A na sam koniec przyjrzymy się historii Hiyoko Sayoni. Jeżeli źle przeczytałem nick, to przepraszam, niestety nie jestem zbyt dobry w czytaniu takowych nazw czy coś, więc w razie czego bardzo przepraszam. W naszej szkole przez rok były organizowane biwaki zuchowe, które trwały 2 dni i 1 noc. To nie były takie tradycyjne biwaki, były one w budynku, ale robiliśmy tam praktycznie wszystko, co robi się na biwaku. O ile dało się to zrobić w budynku, było około 21. Druh pilnował młodszych, którzy spali piętro niżej. My oglądaliśmy jakiś film z dwoma najstarszymi harcerzami. W sali było może z 20 osób. Nagle musiałam iść do toalety, ze względu na mój straszny lęk przed ciemnością i ciemność na korytarzu, bo włączniki były zepsute, przyjaciółka poszła ze mną przez korytarz. Kiedy już wychodziłyśmy z drzwi łazienki, usłyszałyśmy jakby takie kapanie czegoś na podłogę. Ręce mieliśmy suche, więc to nie było możliwe, aby coś kapało z naszego powodu. Zignorowałyśmy to i poszłyśmy dalej korytarzem. Słyszałyśmy jakieś ocieranie się o ściany. Kiedy ten odgłos się nasilił, ja się chyba wtedy odwróciłam i zobaczyłam obraz, który nadal siedzi mi w pamięci. Był to cień wysokiego człowieka, którego płci nie dało się określić. Zaczęłyśmy spierdzielać do sali, nie oglądając się za siebie, bo się mega bałyśmy. Kiedy weszłyśmy do sali, wszyscy się dziwnie na nas patrzyli. Potem jakiś dzieciak zwymiotował. Nie było to normalne, bo pizzę jedliśmy kilka godzin wcześniej i była dobra. No dobra, to mógł być zbieg okoliczności. Gdy poszłam spać, nękały mnie koszmary o tym samym cieniu wysokiego człowieka. Rada się dowiedziałam, że moją przyjaciółkę i tego dzieciaka też nękały te koszmary. Przez dłuższy czas bałyśmy się przez te wydarzenie chodzić po ciemnych korytarzach. Do tej pory nie byłam na biwaku zuchowym. XD. Hiyako, jeżeli źle czytam, to ponownie przepraszam. Bardzo dziękuję za napisanie tej historii. Mi naprawdę bardzo się spodobała. Szczerze mówiąc, chyba najbardziej z tych wszystkich, które dzisiaj przedstawiłem, ale oczywiście pozostałe także są niczego sobie i naprawdę były świetne i bardzo każdemu z was dziękuję za ich napisanie. A wy co sądzicie? Dajcie znać w komentarzu na dole.
No i moi drodzy, to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli ty też kiedyś doświadczyłeś czegoś niepokojącego, paranormalnego, zwyczajnie strasznego, bądź zwyczajnie znasz jakąś straszną historię, bądź jesteś autorem, jest ona fikcyjna, to proszę napisz mi ją w komentarzu na dole, oczywiście jeżeli chcesz, bądź na Discordzie, bądź przez maila, a być może pojawisz się w kolejnym odcinku. Tymczasem, drogi widzu, jeżeli chcesz, by kolejny materiał pojawił się już za 2 dni, to strzel pod tym filmem kciuka w górę, jeżeli będzie ich tutaj 1000 ocen pozytywnych i kolejny materiał wlatuje już w środę. I tak mogę wam steasować, że kolejnym, bądź jeszcze następnym, będzie ten długo wyczekiwany film o Mr. Noisy Bonku i naprawdę jaram się przed jego zrobieniem. Myślę, że może wyjść z tego naprawdę kawał fajnego filmu, ale to już czas pokaże. Zostaw także suba, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego, a jesteśmy coraz bliżej tej liczby z każdym dniem. A słowem końca chciałbym pozdrowić następujące osoby: Daniel Szpic, V Zico, FS Plus, Pijany Devil z FNAF-a, Liso, Kuba C360 oraz Michało 505. Pozdrowienia są do was, serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli ty także chcesz zostać pozdrowionym w kolejnym materiale, to proszę napisz mi o tym w komentarzu na dole. Tymczasem moi drodzy, jeszcze nim skończymy, jeżeli chcesz mnie jeszcze dodawać gdzieś coś kiedyś w internecie, to zajrzyj proszę na mojego Instagrama, Snapchata oraz Twittera, a także przede wszystkim na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz popisać ze mną oraz z wieloma cudownymi osobami. Link znajdziecie w opisie. I jeszcze słowem końca, jeżeli chciałbyś stać się częścią tego kanału, w jakiś sposób mnie wesprzeć, czy też dostać dostęp do niektórych bonusów, które już niedługo się pojawią. Na przykład decydować o tym, jaki materiał pojawi się jako kolejny. Przykładowo, czy ma być to trzecia część Cartoon Cata, czy być może kolejny materiał z serii zaginionych odcinków bajek dla dzieci. Cóż, trzecia część Cartoon Cata powstanie niedługo i też odpowiem tam na pytanie, kim jest Cartoon Dog i dlaczego tak naprawdę nigdy nie istniał, jak to było z Lightheadem, ale spokojnie, to już zostawimy na przyszłość. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się, dobrego dnia, mówił do was Mondar, trzymajcie się, cześć!